Ostatniego dnia festiwalu gościliśmy w naszym studiu Marcina Koszałkę, reżysera, scenarzystę i operatora filmowego. Dwukrotny zdobywca Złotych Lwów za zdjęcia do filmów Pręgi i Rewers na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego dokumenty zdobywały liczne nagrody na festiwalach w Lipsku, Chicago, Berlinie, Karlowych Warach czy w Krakowie. Na tegorocznej edycji pojawił się w roli jurora. Może na sam początek, kiedyś sam byłeś laureatem krakowskiego festiwalu filmowego i teraz jesteś po tej drugiej stronie. Czy to jest dla Ciebie stresująca sytuacja, to odwrócenie ról? Czy stresująca? Nie, ale jest trochę dyskomfortowa, dlatego że muszę oceniać kolegów, a film to nie jest matematyka. Po prostu myślę, że jakbyśmy zmienili jury, to byłby zupełnie inny werdykt. Także no, to jest sprawa względna, jest bardzo trudno ocenić kolegów filmowców. To daje taki pewien właśnie dyskomfort. To na czym polega ten pryzmat Twojego patrzenia na te filmy? Co jest takiego, co Ty bierzesz pod uwagę w ocenie? Nie, to myślę, że wszyscy biorą podobne rzeczy w ocenie. No, film po pierwsze musi zbudzić emocje. Bez tego w ogóle nie ma mowy o filmie. Musi być piękne zdjęcie, ale jeżeli nie ma emocji, to musi być ciekawa opowiedziana historia, którą ja rozumiem. W tym roku były emocje? Tak, były. Tak? Mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Coś, co się wzruszyło? Coś, co Cię zaskoczyło? Znaczy, na konkretnych filmach nie mogę mówić, bo zasugerowałbym nagrody. Natomiast no, myślę, że ten dokument międzynarodowy, który jest trudnym do zrobienia dokumentem, bo to jest dokument długi, średni, trwający godzinę i ponad godzinę, to jest najtrudniejsza forma filmowa według mnie, bo łatwiej jest zrobić krótszy film dokumentalny, opowiedzieć historię. Fabułę się dobrze opowiada w pełnym metrażu, a dokument już nie. Bardzo jest ciężko opowiedzieć ciekawie film dokumentalny, pełnometrażowy. I myślę, że tutaj wiele filmów jest dobrze zrobione, czyli jakby trzyma w napięciu. Też jest różnorodność tematyczna, co mnie bardzo zaciekawiło, bo dowiedziałem się sporo o świecie właśnie z tych filmów. Bez pytań o konkrety, bo o nich nie możesz mówić, ale jak oceniłbyś w tym roku poziom całego festiwalu, całościowo? Że ja mogę ocenić tylko poziom długiego metrażu, tego konkursu dokumentalnego, no bo nie widziałem nic. Widziałem tylko polskie filmy w wideotece w konkursie międzynarodowym, krótkie. I koniec. Także ja mogę ocenić tylko nasz konkurs. No, jak mówię, poziom jest wysoki. W zasadzie na 20 kilka filmów, czy 20, już nie pamiętam, 4 są filmy słabe. O, to zaskakujące, co mówisz w takim razie. Jesteś z Krakowa, tak? I myślisz, że jest coś takiego w tym mieście, co wpływa na wyjątkowość tego festiwalu filmowego? No tak, bo Kraków ma to do siebie, że to jest takie miasto nie za duże jednak w skali Polski czy Europy, no Europy na pewno. Nie ma takiego wielkomiejskości, jak jest Warszawa i przez to jest czas. Jakby Kraków jest miastem czasu, gdzie czas ucieka na nic nie robieniu, wszystko się wolno toczy. Ja lubię Kraków i to też było na ten festiwal, że na tym festiwalu jest taki pewien luz, nie ma tempa, czyli miasto przekłada się jakby, klimat miasta przekłada się na klimat festiwalu. Poznałeś jakichś międzynarodowych twórców tutaj, czy nie wiem, może to zaowocuje jakąś współpracą, jakimiś inspiracjami, bo na pewno mówiłeś o tym, że poznałeś kawałek świata przez pryzmat tego festiwalu. Znaczy ja tak, no nie mogłem rozmawiać z twórcami filmów, które oceniałem, bo to też nie wypada, nie rozmawia się. Żeby nie robić komuś nadziei albo sugerować nagrody. Czyli unikałeś tych wszystkich bankietów? Nie unikałem, po prostu nie podchodziłem sam do twórców filmów, które mi się tylko podobały, żeby z nim pracować. Zrobię to pewnie na bankiecie po ogłoszeniu wyników. Natomiast no, bardzo się cieszę, bo poznałem fajnych ludzi w moim jury. Jury było międzynarodowe, był przewodniczący był z Danii, był kolega filmowy ze Słowacji, była pani z Triestu. Z Włoch, był też kolega ze Szwajcarii. Także to było w ogóle ciekawe, bo lubię rozmawiać z ludźmi z zagranicy, którzy oceniają filmy, nie tylko polskie, ale też w ogóle, którzy mają różne punkty widzenia na świat. Dobrze, a teraz czy mógłbyś opowiedzieć coś o swoich planach twórczych na przyszłość, coś, co się szykuje u Ciebie? Tak, no rzeczywiście, no, teraz jest w takim okresie koncepcyjnym. Nie mam żadnej jakiejś ciekawej propozycji jako operator, z której mógłbym skorzystać. Dlatego skupiłem się na pracy, przygotowuję się do debiutu fabularnego jako reżyser. Nie mogę na razie podać firmy, ani też tematu filmu, bo to... Strasznie tajemniczy jesteś. No ale to jest taka umowę taką mam podpisaną też.
Także nie mogę powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że kończę scenariusz fabularnego filmu z pewną grupą ludzi, z którą piszę, czyli jest trzech scenarzystów. I może się uda w przyszłym roku jesień-zima zrobić debiut, w Krakowie zresztą, to będzie krakowski film. Akcja filmu się dzieje w Krakowie, koniec lat 60. To tylko tyle mogę powiedzieć. No i też pracuję nad dwoma dokumentami. Jeden taki bardzo duży dokument, ale to wszystko zależy od finansowania, czy się uda te środki zbromadzić, bo jest bardzo drogi. Ale chcę zrobić po prostu duży film o euro w Polsce, o mistrzostwach europejskich piłce nożnej, ponieważ uważam, że jest to niesamowita okazja na pokazanie współczesnej Polski. Myślę, jakby taki moment po prostu historyczny, największe wydarzenie w skali tego kraju i na pewno odpalą się różne ciekawe rzeczy. I chciałbym po prostu zrobić ambitny taki, nie film reporterski, ale ambitny, który gdzieś jest studium współczesnej Polski z perspektywy mistrzostw Europy, ambicji, dumy, walki o godność, o honor i tak dalej. W takim razie życzę Ci wszystkiego najlepszego i realizacji tych planów. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.